Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jest ze mną dzisiaj obecny szef naszego klubu, a jednocześnie i również szef Solidarności, pan Janusz Demczyński. Witam serdecznie, witam również Państwa. Drodzy Państwo, za tydzień jest sesja Rady Miasta Włocławek. W piątek zostały przesłane nam materiały sesyjne i w tych materiałach sesyjnych znajdujemy projekt uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek od nieruchomości. A więc zgodnie z hasłem, które mogliśmy zobaczyć w zeszłym tygodniu, pan prezydent powiedział, że się rozpędza. No więc szkoda, że nie we właściwym kierunku, bo widząc tą propozycję dotyczącą zwiększenia stawek podatkowych podatku od nieruchomości, to można dalej powiedzieć, że pewnie pan prezydent, mając na myśli rozpędzanie się po ostatnim wywiadzie, to pewnie następne będą stawki za wodę, za śmieci i tak dalej. No, myślę, że nie tego oczekiwaliśmy jako mieszkańcy naszego miasta, ale do szczegółów. Proszę Państwa, otóż jeżeli chodzi o stawki podatku od nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na zakwalifikowanie do ewidencji gruntów i budynków, jest to propozycja o 5% podwyżki, następnie od pozostałych również o 5%, od budynków lub ich części mieszkalnych o 3%. Następnie, jeżeli chodzi, to z wielkim zdziwieniem również przyjąłem, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń również o 5% i również na prowadzenie działalności statutowej, działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Również tutaj mamy propozycję o 5% podwyższenia podatków. Pamiętamy, w zeszłym roku pan prezydent również próbował średnio o 5% podnieść podatki. Wtedy to było dla przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, i wtedy to doradzała panu prezydentowi Rada Gospodarcza, jak pan prezydent mówił, więc sami przedsiębiorcy, którzy chcieli płacić wyższe podatki, pewnie po to, żeby być mniej konkurencyjnym na rynku. A tutaj mamy sytuację taką, że i od działalności gospodarczej, i również od budynków mieszkalnych, ale i również dla działalności pożytku publicznego i świadczeń zdrowotnych taką podwyżkę pan prezydent proponuje. Chcemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z takim podejściem do mieszkańców naszego miasta. Gdyby było widać rozwój w naszym mieście, gdyby było widać, że tutaj inwestycje idą pełną parą i miasto zmienia się na lepsze, to oczywiście możemy dyskutować na temat podwyżek różnego rodzaju podatków czy danin na rzecz miasta, ale gdyby tak było, to nie wiem, czy byłoby to również konieczne, dlatego że wpływy do budżetu miasta byłyby większe poprzez to, że byłoby więcej tych działalności gospodarczych, więcej zatrudnienia, a więc PIT-ów również wpływy do budżetu byłyby mniejsze. A tak to najprostszy z możliwych mechanizmów, jakie stosuje pan prezydent, czyli sięganie po prostu do kieszeni mieszkańców naszego miasta i przedsiębiorców. Z tym zdecydowanie się nie zgadzamy i będziemy głosowali przeciw temu projektowi uchwały. Bardzo proszę, pan przewodniczący Solidarności. Witam państwa dzisiaj tak w podwójnej roli, bo również reprezentuję Zarząd Regionu Torońsko-Włocławski Solidarność i tak jak wspomniał pan przewodniczący, pan prezydent się rozpędza. Rozpędza się również nie tylko w łupieniu mieszkańców, ale również w konsultacjach społecznych, z organizacjami społecznymi, bo 26 września asygnował przez skarbnika pismo do Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. To pismo otrzymaliśmy na początku października. Natomiast proszę Państwa, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, z ustępem, z artykułem 19 tejże ustawy, związek zawodowy czy organ związku zawodowego właściwie uprawniony ma 30 dni na odpowiedź i wyrażenie opinii w danej sprawie, w tym przypadku w sprawie podatku od środków transportowych i
w sprawie podatku od nieruchomości. Natomiast mówię, na początku października żeśmy otrzymali to pismo od pana prezydenta. 24 października jest sesja, więc gdybyśmy chcieli wypełnić tą naszą ustawową wolę do wyrażenia opinii, to tak naprawdę gdybyśmy na początku listopada taką opinię zgłosili, czy pod koniec października, no to już byłaby, mówiąc kolokwialnie, musztarda po obiedzie, bo Rada Miasta zajmie się tą sprawą na najbliższej sesji. I my tutaj również dzisiaj taką odpowiedź prezydentowi w imieniu Zarządu Regionu Solidarność dostarczyłem. My również jesteśmy przeciwni wszelkim podwyżkom podatku od nieruchomości. Wyraziliśmy pozytywną opinię, jeśli idzie o podatek od środków transportowych, bo on nie wzrasta, w jednym przypadku nawet został obniżony, ale to nie jest jak gdyby z dobrej woli pana prezydenta, tylko po prostu stawka, którą uchwala graniczna Ministerstwo Finansów, też została obniżona. Wobec tego prezydent był zobligowany do zaproponowania niższej stawki. Pan prezydent w swojej opinii, z którą się zwracał do nas, twierdzi, że w miastach takich jak Bydgoszcz, Toruń, Płocki, Inowrocław te stawki są wyższe, więc u nas też mogą być wyższe. No, my uważamy, że absolutnie takie miasta jak Toruń, Bydgoszcz czy Płock rozwijają się lepiej, są bogatsze, mają mniejszą stopę bezrobocia, mają więcej podmiotów gospodarczych i one mogą sobie pozwolić być może na podwyższanie tych stawek. Natomiast dla nas porównywalnym miastem jest Inowrocław i tutaj myślę, że to miasto akurat nas na głowę nie bije w tych dziedzinach gospodarczych, o których już wspominałem. Natomiast uważamy też, że podwyższanie podatku od nieruchomości może też mieć taką niekorzystną tendencję dla wielu mieszkańców naszego miasta, z czym spotykaliśmy się i spotykamy od jak dłuższego czasu, gdyż ludzie, którzy mają, mówiąc krótko, pieniądze, którzy na przykład mogliby się pobudować w mieście, wybierają okoliczne gminy, gdzie stawki są niższe. No i w tym momencie my tracimy jako miasto raz podatek od nieruchomości. Jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to pewnie od środków transportowych i również tą ułamkową, którą gmina otrzymuje jako zwrot od podatku PIT dla tych mieszkańców, którzy te podatki w danej gminie odprowadzają. Więc sami Państwo widzą, że jest to droga donikąd. Ponadto od wielu, wielu miesięcy w Polsce nie ma jakiejś szalejącej inflacji, nie ma nawet pełzającej inflacji czy małej inflacji. Jest deflacja. Ostatnio na poziomie 0,9 według danych GUS, więc tutaj nie ma wzrostu cen towarów i usług i ta podwyżka w naszym przekonaniu jest całkowicie nieuzasadniona i będziemy również apelować do radnych z innych klubów, by po prostu tej podwyżki nie akceptowali, by ceny pozostały na tym poziomie, który jest obecnie. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy o pytanie. Jeżeli panowie pozwolą, mamy projekty uchwał. One są doposażone w uzasadnienie poczynione przez autor. Proszę powiedzieć, czym służby pana prezydenta uzasadniają konieczność wprowadzenia tej podwyżki? Pan przewodniczący Janusz Dębczyński wyjaśniał, mówił o tym, że pan prezydent utrzymuje, że w innych miastach są to wyższe kwoty i tak na przykład możemy zobaczyć w uzasadnieniu, że stawki podatków od nieruchomości proponowane we Włocławku generalnie są niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów na poszczególne budynki czy też odprowadzonej działalności gospodarczej. Jak tutaj pan prezydent napisał, że z prowadzonej działalności gospodarczej stanowi 95,6% stawki dopuszczalnej, a więc jakby 4% z kawałkiem jeszcze można byłoby podwyższyć, a pan prezydent w swojej łaskawości
postanowił, że nie będzie tego robił, tylko tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli myślimy o rozwoju gospodarczym naszego miasta i myślimy o tym, żeby tutaj przyciągać podmioty gospodarcze i mieszkańców, no to musimy być w jakiś sposób konkurencyjni. Nie tylko przez to, że na Facebooku wystawimy ładne zdjęcie naszego miasta, czy będziemy w ten sposób zachęcali, ale konkrety, które przemawiają bezpośrednio do kieszeni mieszkańców, czy do kieszeni przedsiębiorców. A takie konkrety to między innymi stawki podatków od nieruchomości, czy też innych danin, które w mieście są płacone, więc jakby uzasadnianie w taki sposób, że gdzie indziej jest drożej, to my też możemy podwyższyć, nie jest w żaden sposób przekonywujące, ani też nie ma uzasadnienia pod kątem merytorycznym. No jeszcze można dodać, panie redaktorze, że prezydent też uzasadnia tym, że od 2013 roku te stawki pozostały na tym samym poziomie, ale jak wszyscy zapewne z państwa widzą, inflacja czy brak tejże inflacji też od 2013 roku jest na tym samym poziomie, praktycznie poniżej, czy poniżej zera. Właśnie chciałem zapytać, żeby pan przewodniczący był łaski odpowiedzieć na pytanie. Chodziło o to, bo panowie obejmują przecież własną pamięcią, kiedy poprzednio wprowadzono do podwyżki tych stawek, czyli 2013 rok. Tak, ta uchwała, która dzisiaj obowiązuje z 2012, wprowadzając nowe stawki podatkowe od 2013 roku. Tutaj w uzasadnieniu nawet pan prezydent wpisuje, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w komunikacie z 11 lipca 2016 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2016 roku, opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 19 lipca, pisze, że ceny jest spadek o 0,9%, czyli to, co mówił pan przewodniczący, a więc pokazuje, że de facto nie ma inflacji, tylko jest deflacja, a mimo tego jest propozycja podwyżek podatków od nieruchomości i od mieszkań. Jeżeli panowie pozwolą, jeszcze jedno pytanie. Dzisiejsza deklaracja klubu może być swoistą zapowiedzią postawy klubu w trakcie procedowania przyszłorocznego budżetu. Co prawda ta uchwała jeszcze w formie ostatecznej jej projekt nie ukazał się, ale czy można przypuszczać, że również takie stanowisko na nie klub zaprezentuje w trakcie głosowania nad uchwałą budżetową? Nie znamy projektu uchwały. Zgodnie z procedurą do 15 listopada pan prezydent musi przedstawić ten projekt uchwały. A więc zostało jeszcze blisko miesiąc do przedstawienia tego projektu i wtedy dopiero będziemy mogli się wypowiedzieć. My powiedzieliśmy, jak występowaliśmy z porozumienia programowego, że my nie będziemy koalicją, znaczy opozycją, która totalnie mówi, że nie, bo nie, tylko chcemy zobaczyć, co będzie zaproponowane. Zaproponowaliśmy prezydentowi pewne rzeczy w projekcie budżetu, zgłosiliśmy jako klub swoje propozycje, wiem, że inne kluby również takie propozycje zgłosiły i pytanie teraz, jak pan prezydent do tego podejdzie, mnie jest trudno powiedzieć, jak będę widział projekt budżetu, który został zaproponowany, wtedy będziemy mogli powiedzieć, co dalej z tym projektem, czy my będziemy głosować za, czy też będziemy przeciw, czy może jeszcze jest pośrednie rozwiązanie, że będziemy dokonywać zmian w uchwale budżetowej. Czy ten wzrost podatkowy, państwo wiecie, jakie by były ewentualne kwoty dawałoby miasto? Ja myślę, że do budżetu byłyby to niewielkie kwoty, bo chociażby tak od mieszkańców podatek od nieruchomości to jest na poziomie chyba 12 milionów z kawałkiem, więc jeżeli wzrosłoby o 5% od budynków, 3% od gruntów, no to podejrzewam, żeby to były niewielkie kwoty, one w znaczący sposób naszego budżetu nie wzbogacą. Natomiast to, co ja mówiłem wcześniej, jeżeli część ludzi, którzy po prostu zirytowani będą podwyższeniem podatków, osiedli się gdzie indziej, to mogą być straty, a nie zyski. No, tak samo z przedsiębiorcami, tak? Bo już obserwujemy taką sytuację, że ludzie wyprowadzają swoje działalności poza Włocławek, a tym samym to spowoduje niestety ujemne skutki dla budżetu miasta, więc trzeba pokazać zachętę w postaci tego, żeby tutaj chcieli się osiedlać przedsiębiorcy, żeby tutaj chcieli otwierać swoje działalności, a nie wychodzić jakby w drugą stronę
to jak jest ich mniej, no to podwyższymy podatki po to, żeby wpływy były większe. No tak, gospodarki naszego miasta nie zbudujemy.